dobry, panie Aleksandrze. Dzień dobry, panie Andrzeju. Znowu witamy się we Wrocławiu w takim szczególnym dniu. Listopad, deszcz tu, ale słońce w naszych duszach, panie Andrzeju. Słońce w naszych duszach, proszę popatrzeć jeszcze jak pięknie zielono. 20 prawie listopad, tak? Magiczna zieleń. Lata nie chce odchodzić, panie Andrzeju. Jak mówił amerykański pisarz John Steinbeck, zima trwogi naszej, a u nas jesień nadziei naszej. Tak, ale na tarasie pięknie posiedzieć o tej porze roku. Oczywiście. Pan ma ze mną wspólne zdanie. Co tam w gabinecie? W gabinecie pracujemy, a tu nasz prawdziwy odpoczynek przy tych wspaniałych zielonych żywiołach, inaczej nie określisz. I zawsze ta nasza sowa. Mądrość. Mądrość sowa. Mądrość na poziomie natury. Magiczne. Magiczne stworzenie. Magiczny ptak. Ptak naszej pracy, czyli nieświadomości. Glen, podziemia, gdzie są korzenie, wiele, wiele problem, panie Andrzeju. Tak. Panie doktorze Aleksandrze, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj na temat, no bo to, że zaczynamy seminarium teraz, to jest oczywista sprawa, bo każdym pana przyjazdem to ja prowadzę rozmowy. Oczywiście, no nie będę zachęcał ludzi na kurs, bo dla nas kurs to jest drugorzędna sprawa. Ważni są pacjenci, z którymi pracuję. Pan też tutaj pracuje z pacjentami. Tylko chciałem zauważyć jedną rzecz, bo to jest bardzo, stało się istotne w ostatnim czasie. Niby zmierzamy do takiego dobrobytu zachodu, ale jednak alkohol w Polsce staje się jakby coraz bardziej rozpowszechniony. Ja nie wcale nie jestem już dzisiaj po tylu latach przekonany, że czy my pijemy więcej jak za komuny. Ja uważam, że więcej pijemy nawet, bo to picie jest takie trochę zakamuflowane, ukryte alkoholu, bo pije się ten alkohol raczej w ukryciu, jak na, bo w krajach wschodnich ten alkohol jest, nie jest wstydliwy na tyle, że ludzie piją nie wstydząc się alkoholu. A zauważyłem na Zachodzie, czy nawet będąc w Anglii, czy w innych krajach. Przepraszam, że przerywam, mamy demokratyczne prezenty. Alkohol w stronę kobiet, w stronę młodzieży. No to są skutki demokracji. Wolność jest i każdy może, ale moralność czasami potrzebuje, że to jest ukryte nawet tu na Zachodzie. No ukryte, ale zauważam, że to, co pan mówi, alkohol u kobiet coraz bardziej rozpowszechnia się i on już wychodzi z tego ukrycia, z podziemia, staje się alkoholiczem. Wychodzi, bo dotychczas kobiety bardziej piły w ukryciu, w łóżku, w domu, w szlafroku, nie ubierając nawet takie już typ zachowania, plotki z koleżanką zawsze przy piciu. Plotki na wszystko, oskarżają oczywiście najpierw nas mężczyzn, później otoczenie, sąsiedzi, znajomych, no a później instytucje społeczne, jak zawsze. Ale to zawsze kobiety... A mężczyzny przeciwne. Najpierw instytucje społeczne, a później już otoczenie i tak dalej. Tak, ja powiem, że myślę, że jeżeli by był taki alkohol, gdzie w to dla towarzystwa się pije, ale ja spotykam się, gdzie pani piją alkohol jako lekarstwo, jako no powiedzmy lekarstwo na depresję, lekarstwo na problemy swoje, czy na nudy lekarstwo to jest. No oczywiście, stare przysłowie, nie alkohol jest przyczyną alkoholizmu. Różne problemy, pan już określił, najważniejszy naszych czasów depresja, to 21 stulecie, epidemia depresji. No i inne też problemy też. No jak byśmy oceniali to, bo pana jako lekarza psychiatry, psychoterapeuty zapytam, dlaczego tak jest? Czy to jest sfera postępu? Bo wcale alkohol nie zniknął u nas w kraju, pomimo tego metod zachodnich, bo te metody, powiedzmy, są
ten alkohol, a będąc w Anglii widzę, że ludzie nie idą do pubów, Polacy, tylko piją w domu, kupując alkohol. W ukryciu piją. Dla polskich rodzin bardzo ważny, patriarchalny układ rodzinny to jako zabytek jeszcze II Rzeczypospolitej. I zawsze stworzona jest atmosfera. Niestety, że ta atmosfera, panie Andrzeju, stworzona przez alkohol, a jednak może być ona stworzona nie przez alkohol. Stara, dobra atmosfera, spadek, z którego Polska musi być dumna. Ja kiedyś się uśmiałem, bo przyszła pani, bo miałem to spotkanie w Anglii, ale już kilkakrotnie miałem coś dziwne i tu w Polsce, że pani przychodząc do mnie z problemem alkoholowym prosi, żeby zbrzydzić jej, czy zniechęcić ją do picia piwa, ale wino ona chce pić, bo wino daje jej życie, no wino jest dobrym dla niej lekarstwem, pije sama. A mówię, dlaczego? Przecież to też alkohol, piwo jest w mniejszym procencie, ale bo wie pan, no i mi po alkoholu brzuszek rośnie, po piwie brzuszek i nie chcę piwa, chciałbym tak zostawić alkohol. No i teraz pan jako psychiatra i terapeuta powie, jak to zrobić, żeby człowiekowe, zakodować człowieka, żeby pijesz, mam kawę tutaj i ta kawa o różnym gatunku, że ja chcę tylko ten gatunek pić kawy, a nie chcę innego pić. Tak samo i z alkoholem. No, jak pana przykład? Na poziomie pół serio, pół żartem. Piwo dla kobiet nie tak złośliwe, jak dla mężczyzn, bo tam piwo prowokuje poziom kobiecych hormonów estrogenu. Czyli bardziej potrzebne piwo by było kobiet. Nie tak złośliwe raczej, a dla mężczyzn, piwne mężczyzny, przepraszam, z brzuszkiem i inne okrągłe części jak u kobiet, taki piwny mężczyzna od razu widać, że on pije, używa. Bo brzuszek ma, tak? Tak, i nie tylko brzuszek. Przytworzony na pół kobieta, choć czasami może być mocny, taki kawał chłopa, a już idzie proces przetworzenia w kobiecym kierunku. Czyli hormony kobiece. Tak, dla mężczyzn lepiej czerwone, wytrawne wino dodaje siły życia, tak zwane, pan wie o co chodzi. Między nami, mężczyznami. Tak, no potencję podnosi, jeżeli by mógł być tutaj. Wino miłości. No i również dla kobiet też. Piwo, niebezpieczeństwo piwa, że ona niby nie jest mocna, ale po cichu zaciąga w picie. Piwo nie jest. To co, możemy powiedzieć, że powiedzieć to, co ja oczywiście jawnie nie mówię, że piwo obniża potencję mężczyzn. Pewno w sensie tak. Stąd my mamy przy ciężkim alkoholizmu zespół paranoidalny. Treścią najczęściej urojenie zazdrości, że żona ma kochankę. Czasami no, ten pijak ma alkoholicy mają 70 lat. Ja pamiętam na swoją 70-letnią żona mówi, że ona prostytutka, że ona zdradza ta kobieta, która ma 70 paru lat. Żadnej logiki nie ma. To jest taki zespół paranoidalny u pijących. Ale to myślę dlatego, że on nie może to i on jest wtedy, no atakuje, ponieważ wymyśla. Bo no, spotykam się z tymi sprawami, że alkoholicy są zazdrośni o swojej kobiety. Zazdrośni. No tak czyni alkohol. Zmienia postrzeganie świata zewnętrznego. Ten świat jest dla nich zagrożeniem. I nawet najbliższa osoba będzie dla niego zagrożeniem. Nie tylko rodzina. Najbliższe to jest przedmiotem go, mało mówić, odreagowań nerwicowych. Kto jest przedmiotem? Najbliższa osoba. Na nią wszystko można jej zemszyć, całemu światu można zemszyć stronę najbliższej osoby. No to w dzisiejszym tak chciałem z panem skonsultować tu sprawę jako specjalistą, moim nauczycielem też byłem, żeby jak radzić sobie z tym. Choć mi się wdzięcznie pracuje z ludźmi
z alkoholem, kiedy oni sami przychodzą, są zdecydowani na ich pomoc, bo jak przeprowadza ich rodzina, czy żona, dzieci, no to oni nie robią to dlatego, że im nie ma nastawienia osobistego i wtedy proces trwa nie bardzo, proces terapeutyczny. Kiedy jest to jego nastawienie, nie ma motywacji, jak mówią psychologii. No miałem takiego człowieka, którego jak wpijał alkohol, przykuwali kajdanki, mieli, przywiązali do kaloryfera, aż wyczeźwiał. No i świeżo właśnie odwiązanego od kaloryfera przywieźli mi. Mówią, że ma takie ręce po tym, bo był sznurkiem przywiązany do kaloryfera, bo synowie przyjechali i związali ojca, bo awanturował się, rozbijał wszystko. No takie są skutki po alkoholu i po alkoholu. Tego ludzi nie wiedzą, co czynią. Czyli ja zawsze mówię to swoim pacjentom, że sam alkohol nie jest problemem, tylko człowiek podłoże. Dlatego wykorzystamy, panie Andrzeju, metody, techniki psychologii i głębi, stany zmienionej świadomości, odporności, również psychicznej i cielesnej. Stąd u nas terapia przyczynowa. A to, co mówić, wracam się do początku, wobec konkretnych rzeczy, żeby nie pić piwo, a pić wino. Oczywiście człowiek ma prawo do wyboru, ale to prymitywna sugestia, to może być, ale problem pozostaje się. No, wcale nie jest tak, że w tej chwili, że młodzież więcej narkotyki sięga. Jedno i to jest. I alkohol też dużym jest problemem u młodzieży. Nie jest to tak, że moda na narkotyki to już alkohol odstawiony. Gorzej jest to, że coraz częściej trafiają do mnie młodzi ludzie, którzy mieszają alkohol z narkotykami. No nie ma spotkań, gdzie jest, zaczyna się od marihuany, zapalenia, popija się alkoholem, później już się inne przychodzą do tego. I miesza się jedno z drugim. A to później efekty są takie, jakie są zachowań tych ludzi młodych. Pan na co dzień pracuje z alkoholem, bo też rozmawialiśmy na tym i wiem, że w swojej tam klinice stosuje te metody. Inaczej pan stosuje, jak ja stosuję. Moja imagoterapia też skutecznie wpływa tutaj. No. Zawsze twórca swojego kierunku jest najlepsza metoda w górękach. I nic dziwnego, że pan rozwija swoją metodę imagoterapii. Co do podstawy, jeszcze raz podkreślam. To jest wyobraźnia, bardzo poważna rzecz. Na pół serio, na pół żart. Wyobraźnia może być materializowana, a zwykła materia może być zrujnowana, kiedy nie ma duchu. Kiedy nie ma wyobraźni, co z tą materią? Nic po wielu latach. A wyobraźnia daje ten ogień, który daje człowieku siły, żeby stworzyć swoje życie, swój dobrobyt. Stąd wyobraźnia, panie Andrzeju, bardzo ważna i cieszę się z tego, że pan nie zdradził swojego kierunku, że rozwija się, no prawie jeden w waszym kraju. To nie jest tak, że ja nie zdradzam, ja uczę tej wyobraźni, ale ludzie różnie jest z tą wyobraźnią. Uważam, że wyobraźnia jest niedołączną częścią naszego umysłu. To jest wszystko, co my sobie możemy wyobrazić i realizujemy w swoim życiu. Przecież z wyobraźni to są wynalazki, projekty, to są wszystkie rzeczy, które powstały. Ktoś kiedyś sobie wyobraził to wszystko i stworzył. A więc to, co my mamy w życiu materialnym, tu zewnętrznym, fizycznym, to wszystko jest wytworem naszej wyobraźni. I dlatego niektórzy nie zdają sobie sprawy, że wyobraźnia może nam przeszkadzać, a może nas straszyć, może nam utrudniać życie nasza wyobraźnia. Bo jeżeli człowiek wyobrazi sobie, że świat zewnętrzny jest niebezpieczny i boi się wyjść, to będzie tworzył takie wytwory myśli swojej, że ten świat tak się będzie i on taki będzie, jak jego myśli są.
My jesteśmy efektem swoich nawyków myślowych. O czym myślimy, to się dzieje. Myślimy o szczęściu, szczęśliwi jesteśmy. O zdrowiu, jesteśmy zdrowi. O miłości jesteśmy kochani i szczęśliwi. A może o pieniądzach, to też przychodzą do nas, bo to jest też energia, jak ktoś woli to. Także wszystko to, co tworzymy w wyobraźni, to jest w naszym życiu. I nauka wyobraźni, proszę zauważyć, że tą wyobraźnię w dzieciństwie nawet zabija się u dzieci. One bardzo mają bujną wyobraźnię, mają twórczą nawet wyobraźnię, a mówi się, każe im się logicznie myśleć, analitycznie, czyli rozumem. Rozum nasz, to jest nasza świadomość, logika, nasz umysł logiczny, tego, czego się nauczymy. A wyobraźnia jest, to jest właśnie, jak Einstein powiedział, to jest nasza nieświadomość. To 90% naszego umysłu to wyobraźnia. No i tu jeszcze są takie wyrafinowane kategorii jako mit terapeutyczny, bo udowodniono w naszych czasach, że dusza człowieka potrzebuje mitu w naszych racjonalnych czasach, kiedy idzie czasami protest przeciw upartego racjonalizmu. I na to trzeba liczyć. I to nie tylko moja fantazja. Udowodnił właśnie w Polsce wybitny polski naukowiec, profesor z Poznania, pan Andrzej Pankala w swoich książkach o mitach. I my z panem Andrzejem, i również pan, również ja wykorzystujemy mit. Ja wykorzystuję mit terapeutyczny w wielu technikach, a pan rozwija jeszcze ten konkretny mit w swoim kierunku i magoterapii. Tak. Ja jeszcze chciałem, bo tematem naszego seminarium tego będzie teraz listopadowego sprawa alkoholu i uzależnień innych, bo to nie tylko mówimy o alkoholu, o innych uzależnieniach, to będziemy na... A jeszcze, bo będą teraz terapeuci od uzależnień na naszym spotkaniu, także ten temat rozwiniemy i jeżeli ktoś zechce posłuchać na ten temat, to seminarium, będą materiały na Facebooku i tam będziemy więcej o tym powiemy. Tak jeszcze na zakończenie naszego spotkania chciałem powiedzieć, ja nie wiem, bo mówię, że w ostatnich czasach alkohol bardzo rozpowszechniony, ale widzę osoby, nawet kulturalni, jakbym powiedział, nie powiem, że niekulturalni tatuaże noszą, ale coraz bardziej mnie to we mnie wzbudza, no nie wiem, czy ja mam być zadowolony z niego, że on maluje siebie, no może malować, jak Indianie malowali się, żeby innych straszyć. Ale to naprawdę odstraszają te tatuaże na rękach takie tutaj. Skąd to się bierze według pana jako psychiatry? Problem jest wielowymiarowy. No najpierw dawno już było pisane, że to jest demonstracja. Czasami u historycznych osobowości, ale w naszych czasach to już moda nawet dla zwykłych ludzi. Czasami, kiedy świat wydaje się durczym ludziom, szarym, rutynowym, oni chcą wyrazić siebie przez te tatuaże. To jest pierwsze. Czasami jest kryzys, a przy kryzysie jest tak zwany regressing do tak zwanej jaźni, zgodnie z Jungiem. I z tej jaźni jest próba zbudować nową osobowość. I na poziomie tych tatuażów jest nowe zjawisko, tak zwane selfie. Zdjęcia samego siebie. I później wystawione do interneta. Tu jest trochę od narcyzmu, od kompleksu. Narcyzm. Kompleksy, tak. Tak, i jeszcze tu jest ucieczka od społeczeństwa, sam na sam. W tych tatuażach możemy odczytać, co siedzi w jego duszy. No to było i w czasach pogańskich, kiedy w plemionach chcieli wyrazić, byli konkretne symbole i wierzyli, że oni mogą pomóc w życiu, te symbole, tatuaże.
A u nas to już rodzaj sztuki w naszych czasach i oczywiście wyrazić samego siebie, bo nasz wiek, kiedy nie ma poparcia, jak ktoś siebie reklamuje, to nie będzie zachwyt. A jak to innym sposobem, przez tatua, to może być czyli to forma możesz reklamy. Akceptować, a możesz nie. Masz prawo do wyboru. To już łagodny wariant. No, może i reklamy, i nie tylko reklamy, a informacji o siebie. Jak mówił kiedyś znany malarz amerykański Rockwell Kent, it's me, my lord. To ja, panie. Czyli to ja. Wyrażamy siebie poprzez tatuaże. Czyli można czytać, co w człowieka duszy siedzi. Także nie musimy iść koniecznie do terapeuty, żeby odczytał, jaki ma problem, ale poprzez tatuaże niech rodzice czytają, jakie dzieci wyrażają swój problem, malując węże sobie, czy jakieś bogini egipskie, które siedzą gdzieś w podświadomości jako archetypy ich problemów. Archetypy, symbole. Symbole ich problemów, tak. Które się do tego szczególnie, ja nie powiem niebezpieczne, bo to jest kwestia wyboru, ale te ezoteryczne znaki, które rysują ludzie nie znając podłoża znaczenia tych znaków takich wschodnich, nie mówię egipskich, ale hinduskich, a nawet azjatyckich, gdzie symbole różnych bogini czy śmierci i tak dalej nosi się na sobie śmierć. Symbole czasami mogą być niebezpieczne. One są nawet niebezpieczne. Na poziomie takich fantastycznych ostatnich romansów jak Inferno, Kod da Vinci. Bo tam mówiono o symbolach. Oczywiście to fantazja, oparty. Ale no, coś ale jest w tej fantazji. Da Vinci też na ezoteryce oparty jest całość. No. Mistyczne zwierzęto, panie Andrzeju. Tak. On towarzyszy pacjentom zawsze naszym. Tak, Miki. O, proszę bardzo. No, Mikuś, pożegnamy się z państwem teraz. I też jesteś mitycznym kotem. Od czasów egipskich to jest mityczne zwierzęto. On wie o tym. Tak. I broni nasz układ. O, proszę. Tak? No. Na tym kończymy. Żegnamy się, Mikuś. Żegnamy się z państwem. Do zobaczenia. Do następnego spotkania. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.